Pudełkowaty kształt nadwozia Soula ma tyle samo zwolenników, co przeciwników. Tak brzydki, że aż ładny, to dość często powtarzająca się opinia dotycząca karoserii auta. O gustach nie dyskutujemy, faktem jest jednak, że koreański samochód ma swój niepowtarzalny charakter i styl. Także we wnętrzu auta widać, że projektantom nie brakowało fantazji podczas tworzenia pojazdu. Deskę rozdzielczą oraz fotele wykończono w tonacji czarno-czerwonej. Wskaźniki mają duże, czytelne cyfry, a kierowca bez trudu odnajdzie na kokpicie wszystkie przełączniki. Kolejna zaleta wnętrza to przestronność. Nawet gdy w obu rzędach podróżują wysokie osoby, nie zabraknie im miejsca na wygodne ułożenie nóg. Również nad głowami udało się wygospodarować mnóstwo przestrzeni. Siedzenia Soula ładnie wyglądają, ale ich wadą jest zbyt słabe trzymanie boczne. Minusem jest również niezbyt duży bagażnik, który przy normalnym położeniu siedzeń ma 222 litry. Po doliczeniu przestrzeni pod podłogą bagażnik zwiększa się do 340 litrów, ale to nadal przeciętna wartość. Jeżeli ktoś potrzebuje większej części ładunkowej, to wystarczy, że odblokuje dzielone oparcie kanapy i po jej rozłożeniu uzyska równą powierzchnię. Dynamika pojazdu jest na dobrym poziomie. Do niemal 2000 obrotów silnik z lekkim ociąganiem reaguje na wciskanie pedału gazu. Później jego temperament wzrasta, pozwalając na dynamiczniejsze rozpędzanie się. Zaletą jednostki jest niskie zapotrzebowanie na paliwo. Podobała nam się także praca skrzyni biegów. Po rozgrzaniu dźwięk wysokoprężnego silnika przeradza się w miły dla ucha pomruk. Szerokie, duże koła trzeba było gdzieś upchnąć. W efekcie zawieszenie ma krótki skok i sprawdza się na dobrych drogach, ale na wybojach komfort podróżowania jest mocno ograniczony. Jeśli traktujemy Soula jako ciekawą alternatywę dla aut segmentu B, będziemy z niego bardzo zadowoleni. Za 64 tysiące złotych otrzymamy auto z mocnym i oszczędnym dieslem, ciekawie zaprojektowane i dobrze wykonane, a do tego bogato wyposażone. W standardzie otrzymamy m.in. 6 poduszek powietrznych, ESP, pełną elektrykę, klimatyzację, zestaw audio i wiele innych gadżetów.